Cześć wszystkim. Dzisiaj będę z Wami wysiewać czosnek o zimy harnaś. Jak widzicie, mam jeszcze całą główkę, którą będę sobie właśnie rozdzierać na pojedyncze ząbki. Większość już plonów mam pozbierane. Część jeszcze, tak jak widzicie, gdzieś tam zbieram. Opróżniam grządki. A więc to jest bardzo dobry czas, żeby pomyśleć o tym, co można wysiać jeszcze w tym roku, a co będziemy sadzić w roku następnym. Sporo pracy udało mi się zrobić, już większość grządek mam ogarniętych. No tak jak mówię, większość plonów też zebranych, część takich jak tutaj możecie zobaczyć por, jeszcze sobie tutaj siedzi i czeka na swoją kolej. Ale w pierwszej kolejności zajmiemy się czosnkiem. Jak wiecie, ja mam strukturę gleby luźną, w związku z czym muszę zachować troszeczkę, zakopać te czosnki zdecydowanie głębiej, ponieważ zdarzało mi się, że gdzieś ta główka czosnka była za bardzo odsunięta, co niestety wiąże się z ryzykiem, że przemarznie. Do sadzenia wybieram jak największe główki, ze względu na to, że też jest wtedy większa szansa na to, że będą większe plony. I w dosyć takich, nie jakichś sporych odstępach, ponieważ ja tutaj nie uprawiam komercyjnie, nie liczę na nie wiadomo co, na nie wiadomo jakiej przestrzeni. Nie będę też chodzić między tymi czosnkami, ponieważ mam taką szerokość grządek, że nawet jak posadzę je troszeczkę gęściej, też się nic nie stanie. To, co jest ważne, to to, żeby takie główki pobierać bezpośrednio przed sadzeniem. Nie trzeba sobie wcześniej tego przygotowywać. Oczywiście można, ale nie trzeba. Ważne jest, żeby to też nie było za dużo wcześniej, ponieważ niestety jest ryzyko, że nam przeschną te czosnki. A tak jak sobie świeżo zerwiemy, no to mamy większe szanse, że będzie tak jak trzeba. No i widzicie, ja mam na tyle luźną glebę, że mogę sobie w ten sposób te czosnki posadzić, więc tutaj większej filozofii nie ma. A warto o tym pomyśleć, bo jest na to teraz bardzo dobra pora. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.